Dwie kwestie na Bliskim Wschodzie pozostaną bez zmian. Amerykańskie wsparcie finansowe dla Izraela i Żydzi w roli ofiary. Piotr Relich, PCH24TV, witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj wraz ze mną jest dr Jakub Majewski, wykładowca akademicki, specjalista w sprawach dotyczących świata anglosaskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszej rozmowy, już tradycyjnie pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą państwo w opisie tego filmu. A dzisiaj porozmawiamy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, jego kolejnej odsłonie. Na początku sierpnia, po kilku dniach zaciętych ataków rakietowych, nastąpił rozejm pomiędzy Izraelem a państwem islamskim w strefie Gazy. I tu takie pytanie do pana, no, na jak długo pozostanie ten rozejm utrzymany w konflikcie, który już trwa przecież od dłuższego czasu i pochłonął życie przynajmniej dziesiątek tysięcy ofiar? No, jeżeli się bym miał powiedzieć, jak długo konkretnie będzie trwał ten rozejm i gdybym w stanie na to pytanie odpowiedzieć poprawnie, to bym musiał też szybko skoczyć tutaj za róg kupić totolotka, ponieważ to by sugerowało niebywałe wręcz zdolności przewidywania, wręcz jasnowidztwo jakiegoś rodzaju. Tutaj trudno jest powiedzieć, jak długo dokładnie będzie trwał ten rozejm, ponieważ nie wiemy, nie widzimy dokładnie wszystkich czynników, które przyczyniają się do tego, że te walki wybuchają, bo z perspektywy zarówno Izraela, jak też administracji Palestyny, to nie miało szczególnego sensu, ale tutaj jest znacznie większa ilość aktorów zaangażowanych, którzy gdzieś tam są ukryci pod tym dywanem, prawda? Czyli zacznijmy od tego właśnie, że to nie był konflikt między Izraelem a Palestyną właśnie, tylko był to konflikt między Izraelem a bojówkami działającymi w strefie Gazy. I teraz w strefie Gazy nie rządzi administracja palestyńska, prawda? To jest taki szczegół, który wielu z naszych widzów może już nie pamiętać, ale tam już gdzieś od 2007, nawet chwilę wcześniej roku, tam rządzi Hamas, który jest oddzielną organizacją i co więcej jest traktowany bardzo inaczej od właśnie administracji palestyńskiej. Gaza jest de facto blokowana gospodarczo od 2007 roku, przez 15 lat już. Więc to jest kolejny czynnik, który to komplikuje, ponieważ Hamas i administracja palestyńska no nie przepadają za sobą, nie kochają siebie nawzajem i tam różne próby były doprowadzenia do tego, żeby to ponownie zjednoczyć, żeby jednak była jedna reprezentacja Palestyny, ale to było trudne. A w tym wszystkim dochodzi jeszcze jeden aktor, czyli wypadło mi z głowy dokładna nazwa, więc tak tylko ogólnie przetłumaczę, że to coś w rodzaju właśnie państwo islamskie w Palestynie. Są to bojówki islamskie, które wbrew pozorom nie mają nic wspólnego z państwem islamskim jako takim, ponieważ one istnieją od 1981 roku już, także już no, pół wieku istnieją. Ale jest to organizacja, która nie jest bynajmniej dogadana z administracją palestyńską, która, przypomnijmy naszym widzom, wywodzi się z ruchu Fatah, który z kolei był ruchem bardziej świeckim, socjalistycznym. Więc i też nie są szczególnie mocno powiązani z Hamasem. To znaczy oni często współpracowali z Hamasem w przeszłości, ale nieraz też bywało tak, że Hamas się od nich zupełnie odcinał. I nawet bywały przypadki, gdzie Izrael wkraczał do strefy Gazy, żeby uderzyć właśnie w tych bojowników islamskich i Hamas cicho siedział i nie oburzał się, nie mówił, że to jest atak na Gazę i musimy odpowiedzieć odwrotnie, tylko po prostu, no skoro walczycie z naszymi rywalami, no to co tam będziemy wam przeszkadzać? I teraz tutaj mam wrażenie, że za tym konfliktem, który tam wybuchł, co prawda tam Hamas też był zaangażowany, ale że jednak największym czynnikiem, który pchał do tego konfliktu, to właśnie byli ci islamiści, ta frakcja islamistyczna, która jest od kilku lat coraz bardziej wspierana przez Iran. I Iran oczywiście tutaj ma bardzo ważną motywację, żeby
mieszać w okolicach Izraela, żeby doprowadzić do wybuchu tego konfliktu, no ponieważ o czym najczęściej mówimy, jeśli chodzi o potencjalne konflikty na Bliskim Wschodzie? No, jak ja się zastanawiam, co się może wydarzyć w przyszłości, to nieszczególnie się zastanawiam nad tym, co się może wydarzyć w Palestynie. Tam się dzieje niewiele i wszystko wskazuje na to, że będzie się działo coraz mniej, ponieważ karty przetargowe, które Palestyna wcześniej miała w walce z Izraelem, właściwie wypadły jej z rąk, ponieważ większość świata arabskiego już nie popiera Palestyny finansowo, albo jeżeli popierają, to właśnie warunkowo, że pod warunkiem, że będziecie siedzieć cicho i będziemy tutaj uspokajać sytuację, to możemy wam jeszcze dawać pieniądze, ale my chcemy teraz upiec inne pieczenie na innym ogniu, więc już przestańcie mieszać. Natomiast właśnie tym głównym potencjalnym konfliktem to jest konflikt między Izraelem i państwami arabskimi, a Iranem. I tu właśnie z perspektywy Iranu ważne by było, żeby spróbować jakoś ten rysujący się taki wątły sojusz między Izraelem a państwami arabskimi rozbić zawczasu, zanim on się stanie rzeczywistością. I rozbić ten sojusz najłatwiej jest, wywołując oburzenie opinii publicznej arabskiej, świata arabskiego, względem Izraela. Jeżeli Izrael wchodzi do strefy Gazy, jeżeli to robi zbyt intensywnie, jeżeli tam krew się leje na ulicach, jeżeli arabskie media nie są w stanie już tego ignorować, nawet kiedy rząd im każe to ignorować, no to wtedy opinia publiczna arabska musi się oburzyć, no bo umierają niewinni ludzie, którzy są Arabami, prawda? Więc musi się oburzyć i wtedy jest nadzieja na to, że znowu różne państwa arabskie będą musiały zawieszać relacje z Izraelem, albo że Turcja będzie musiała znowu zawiesić relacje. Tutaj dopiero co właśnie w ostatnich dniach Turcja i Izrael ogłosiły, że przywrócą pełne relacje dyplomatyczne, że powrócą ambasadorzy na swoje stanowiska. No i to zawsze o to chodzi generalnie, żeby tutaj jednak wywołać to oburzenie, żeby naruszyć ten taki już od czasów Donalda Trumpa rysujący się taki wątły sojusz między Arabami a Izraelem. Tak, wspomniał Pan o różnych aktorach pozakulisowych tego konfliktu w strefie Gazy, między innymi Iran, który wspiera tych bojowników islamskich, ale również nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone żywotnie zaangażowane są w rozwój potencjału militarnego Izraela. Chociażby w 2016 roku została podjęta decyzja o przekazaniu łącznie 38 miliardów dolarów na lata 2019-2028 właśnie na zbrojenia w Izraelu. I czy to jest jedynie taki przejaw sympatii już wewnętrznie Partii Republikańskiej wobec Izraela, która ta sympatia jest powszechnie znana, i czy dojście do władzy administracji Bidena spowoduje nieco przykręcenie tego kurka na izraelskie zbrojenia, jak pan uważa? Nie, tutaj jeśli są jakieś tematy, w których występuje coś takiego jak konsensus w amerykańskiej polityce między tymi głównymi partiami, to jednym z tych tematów właśnie jest Izrael. I mam wrażenie, że Amerykanie być może już nawet nie pamiętają właściwie, dlaczego się zaangażowali w ten konflikt, dlaczego popierali pierwotny Izrael, ponieważ to już, no to trwa od początku istnienia Izraela po prostu. I w tej chwili to stało się już, to wsiąkło już, to już nie jest część polityki, to jest część kultury amerykańskiej, że Amerykanie wspierają Izrael. To jest część kultury i tu nie ma znaczenia, cokolwiek by się działo, nawet afery szpiegowskie, gdzie się okazywało, że żydowski wywiad wykradał Amerykanom różne sekrety i tak dalej, albo to, że Izrael sprzedawał broń czy komponenty broni bez pozwolenia amerykańskiego Chinom. Izrael jest jednym z tych państw, ale nie chciałbym tutaj za bardzo Izraela wyróżniać, ponieważ Europa też bardzo dużo tutaj robiła, ale Izrael jest jednym z tych państw, które odpowiadają za dzisiejszą potęgę militarną Chin, ponieważ handlowali z nimi, sprzedawali im rzeczy, które Chiny potem mogły u siebie tworzyć. I to wszystko nigdy nie przeszkadzało temu utrzymaniu tych relacji, tej ścisłej pomocy właśnie ze strony Ameryki na rzecz Izraela, ponieważ właśnie tak jak mówię, to już się stało częścią kultury. Na początku, kiedy powstawał Izrael, to było trochę tak, że Amerykanie zaangażowali się w ten plan taki właśnie podziału Palestyny,
I troszeczkę to było tak na początku, że wspierali Izrael, dlatego że no, słowo się rzekło, skoro my powiedzieliśmy, że taki plan powinien być wdrożony, no to powinniśmy tutaj cokolwiek z tym robić, żeby to wspierać. Później oczywiście się okazało, że no, Bliski Wschód coraz bardziej się chyli w stronę Związku Radzieckiego i rewolucja w Iraku, no, w Syrii i tak dalej. I to sprawiało, że była obawa, że tutaj, że tu będzie potrzebny jakiś sojusznik, a Izrael tam był i Izrael warto było wspierać. Również oczywiście no, nie możemy przejść obojętnie wobec kwestii żydowskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, które zawsze było świetnie zorganizowane, co najmniej od czasów II wojny światowej właśnie, było świetnie zorganizowane i bardzo potężne, miało ogromne wpływy. Dysproporcjonalne względem swojej liczebności, jak również względem nawet wkładu finansowego, jaki mogą włożyć w kampanie polityczne, bo tak prawdę mówiąc, gdyby istniało w Waszyngtonie coś takiego jak polskie lobby, gdyby polska mniejszość Stanów Zjednoczonych była w jakikolwiek sensowny sposób zorganizowana, to lobby mogło być równie potężne, jak nie potężniejsze od tego żydowskiego lobby. Ale tak nie jest. No, istnieje żydowskie lobby, które było w stanie zawsze wywierać na politykach obietnicę, że ale Izrael będziemy dalej wspierać. Prawda? I to się stało już mantrą. To nawet jak się rozmawia z Amerykanami takimi zwykłymi, przeciętnymi, to można tam napotkać właściwie dwa punkty widzenia. Jeden to jest ten taki bardzo lewicowy punkt widzenia, że Izrael to jest zło i trzeba wspierać Palestynę i tak dalej. Ale to jest wtedy też, to nie jest tak na zasadzie, że Izrael robi złe rzeczy, tylko Izrael jest złem. Czyli to nie jest racjonalny punkt widzenia. To jest taki właśnie ten bardzo ideologiczny. I z drugiej strony napotykamy ten taki ideologiczny punkt widzenia, że Izrael to są ci jedyni dobrzy na Bliskim Wschodzie i ich musimy wspierać, co również się wiąże, żeby to było jeszcze bardziej skomplikowane, się również wiąże z niektórymi odłamami protestantyzmu amerykańskiego, ponieważ tamtejsi protestanci, część z nich oczywiście, niektóre, ale to jest dosyć istotna i często potężna część, finansowo i wpływowo. Część z nich wierzy, że żeby nastąpiło wreszcie ponowne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to musi istnieć Izrael, bo to tam właśnie to się wszystko będzie działo. Więc dla nich to jest perspektywa religijna, że trzeba popierać Izrael, bo bez tego nie nastąpi koniec świata. Ten taki dobry koniec świata. I przyznam, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze zdumiewają, jak się rozmawia z Amerykanami, że kiedy ja na przykład mówię, że no wiecie, no ja akurat rozumiem Palestyńczyków, my jako Polacy przez 100 lat żyliśmy pod zaborami i pomimo tego nikt nam nie wmówiłby, że ponieważ tamci już tutaj są od 100 lat, to już jest ich ziemia i mają do tego prawo, nawet jakby mówili, że oni 1000 lat wcześniej tam byli. Ale to jest jak groch o ścianę po prostu. Tego się nie da się takiej zdroworozsądkowej, bo wydaje mi się, że to jest zdroworozsądkowa pozycja, nie da się tego przekazać Amerykanom, że można patrzeć na ten konflikt nie ideologicznie, tylko właśnie na zasadzie, co ci ludzie chcą, co jedni chcą, co drudzy chcą i wtedy próbować ewentualnie dojść z tym jakoś do ładu. Ale tam są dwie bardzo mocno zideologizowane pozycje, ale o dziwo to jest jeden z tych tematów, gdzie nawet w partii demokratycznej ten lewicowy punkt widzenia jest gdzieś tam na marginesie. To po prostu to się nie przebija. Jeżeli już dochodzi do jakiegoś głosowania w kongresie, gdzie coś dotyczy Izraela, to są głosowania, gdzie tam ten stosunek głosów za Izraelem kontra przeciw Izraelem, to jest tak no, 99 do 1 mniej więcej wychodzi. Tak, niewątpliwie amerykańską opinię publiczną rozgrzewa
też konflikt toczący się na Ukrainie dzisiaj i zaangażowanie właśnie Stanów Zjednoczonych od strony finansowej, a także militarnej. W związku z tym już odnosząc się w kontekście wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, powstaje takie pytanie, dlaczego USA wspierają ofiary, tutaj mówię ofiary agresji, mówiąc o Ukrainie, przedstawiając ich prawo do obrony, do samostanowienia, jednocześnie nie widząc tych samych argumentów, tego problemu w przypadku finansowania agresora, jakim jest Izrael właśnie na ziemiach arabskich. Skąd bierze się właśnie takie, można powiedzieć, rozdwojenie w stanowiskach dyplomacji amerykańskiej? No tu można by tak po rosku powiedzieć, że wojna jest pokojem, no a agresor jest ofiarą. Pamiętajmy, że istnieje legenda Izraela jako państwa, które było ofiarą od samego początku, ponieważ na mocy decyzji ONZ-u został powołany Izrael, który natychmiast ogłosił niepodległość na całym terenie Palestyny. No i nastąpiła natychmiast reakcja państw arabskich, które no po prostu przeprowadziły inwazję, ale Izrael tą inwazję odparł i wydalił z tych terenów, które udało im się przejąć, przeważającą większość arabskich mieszkańców. I teraz ta legenda wciąż funkcjonuje, jako że Izrael był ofiarą tutaj od początku, że Izrael to oni się dostosowali do decyzji ONZ-u, a państwa arabskie się do tej decyzji nie dostosowały właśnie, że to one uderzyły wtedy ten. I tu żadne niuanse, żadne tłumaczenie, że no ale no przecież tu były inne punkty widzenia, również na forum ONZ bardzo mocno się ścierały różne punkty widzenia i że to wcale nie była jakaś taka bardzo mocna, poparta przez wszystkich decyzja, chociażby co chociażby można dostrzec z faktu, że nie pojawiły się żadne siły zbrojne ONZ-u w Palestynie w 1948 roku. No, to się nie przebija, ponieważ mamy jednak dziesiątki lat, kiedy budowano właśnie taki wizerunek medialny właśnie. Nawet kiedy Izrael uderzył w 1967 roku podczas wojny 6 dni, uderzył no najbardziej agresywnie, jak można było to zrobić na przeciwników swoich. I odbił z rąk Jordanii wówczas Jerozolimę. No to można sobie odszukać w internecie, gdzieś tam da się znaleźć jeszcze archiwalne obrazki właśnie reporterów amerykańskich, którzy z radością niemalże z łzami w oczach w niektórych przypadkach, stojąc w tej Jerozolimie, mówią, że Jerozolima została wyzwolona. Nie do końca dostrzegają ten niuans, że z perspektywy mieszkańców Jerozolimy w większości to jednak nie było wyzwolenie, prawda? Ale tutaj oczywiście też trzeba zauważyć, że no właśnie te sytuacje są zawsze niezmiernie skomplikowane, bo tak samo jak Izrael stracił wiele szans na to, żeby ten konflikt rozwiązać pokojowo czy lepiej niż to trwa w tej chwili, tak samo państwa arabskie, one zawsze były tutaj graczami, którzy jednak nie grali uczciwie. W sensie, że kiedy państwa arabskie mówiły, że one interweniują na rzecz Palestyńczyków, to one tylko mówiły. Ostatecznie co się wydarzyło po wojnie 1948 roku? Zachodnie wybrzeże i Gaza, i Strefa Gazy zostały anektowane przez Egipt i przez Jordanię, prawda? Gdyby Jordania w tamtym czasie ustanowiła na zachodnim wybrzeżu Jordanu państwo palestyńskie, gdyby wsparła to państwo, no to dzisiaj byśmy mówili o zupełnie innej sytuacji, ponieważ w takim wariancie, no to atak Izraela na państwo palestyńskie to byłby zupełnie inaczej postrzegany przez opinię publiczną. Ale Jordania nigdy nie była zainteresowana powstaniem państwa palestyńskiego. Jordania, prawdę mówiąc, liczyła na to, że uda im się przejąć całość. Jordania zresztą, taka była pierwotna propozycja króla Jordanii właśnie, że po co tworzyć tutaj jakiś Izrael i Palestynę? Przecież to wszystko należy właśnie złączyć w Królestwie Transjordanii,
I my wtedy zadbamy o to, żeby ci Żydzi i chrześcijanie wszyscy dobrze sobie spokojnie żyli pod naszymi muzułmańskimi rządami, prawda? I zresztą no, prawdopodobnie to Brytyjczycy obiecali pierwotnie Haszemitom, kiedy pod koniec I wojny światowej, więc w pewnym sensie oni uważali, że no, po prostu mają do tego prawa, ponieważ taką obietnicę kiedyś usłyszeli. No i tutaj właśnie to jest jedno z tych wielkich niewiadomych właśnie, co by było z jednej strony, gdyby Palestyna powstała właśnie chociaż na zachodnim brzegu Jordanu w 49 roku. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie to jest, co by było, gdyby Izrael też był w tej sytuacji bardziej rozsądnym i uczciwym graczem i gdyby na przykład w 67 roku, wypychając Jordanię z zachodniego wybrzeża Jordanu, ustanowili tam oni państwo palestyńskie. Niech by było nawet i ograniczone właśnie w swojej suwerenności, niech by było nawet powiązane permanentnie z Izraelem. Ale gdyby to zrobili, to sytuacja byłaby dramatycznie inna. To jest pytanie, które izraelscy publicyści od lat sobie zadają. No, przecież właśnie mówią oni, my mówiliśmy Palestyńczykom, że wyzwalamy ich spod korupcji Jordanii, spod złej władzy Jordanii. Co by było, gdybyśmy rzeczywiście tak zrobili? Gdybyśmy nie tylko mówili, a gdybyśmy rzeczywiście tak zrobili. No ale niestety polityka izraelska jest znowu niesamowicie złożona i tam wtedy zdecydowanie wygrała ta taka frakcja osadników, która chciała budować jeszcze większy Izrael, który nawet Izrael w tych granicach obecnych, łącznie ze Strefą Gazy i Strefą i Zachodnim Wybrzeżem, to wciąż nie jest z ich perspektywy pełen Izrael, prawda? I ta frakcja wtedy zdołała przeforsować budowlę osiedli, odbieranie ziemi Palestyńczykom. No i później w konsekwencji no mamy to, co mamy, prawda? Ale wracając jeszcze na koniec do pana pytania, w dalszym ciągu to jest postrzegane jako to, że Izrael jest tutaj ofiarą, że agresorami są ci palestyńscy terroryści, którzy atakują te osiedla, które nie wiadomo dlaczego zostały otoczone przez palestyńskie wioski i miasta. Prawda? Te osiedla tam sobie były i z jakiegoś powodu zostały otoczone przez palestyńskie wioski i miasta i teraz muszą się bronić przed tymi terrorystami. Prawda? To mniej więcej jest takie postrzeganie z perspektywy amerykańskiej. Tak, pytanie tylko to już tak retorycznie, czy pozycja ofiary jednak pozwala usprawiedliwiać pewne zachowania i pewne działania, ale to już pewnie zostawimy Państwu do rozstrzygnięcia. Bardzo dziękuję tymczasem za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Jakub Majewski, wykładowca akademicki, specjalista do spraw świata anglosaskiego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.